Chciałbym poinformować o dwóch zdarzeniach, które dzisiaj zaszły w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jak informowaliśmy, 22 sierpnia prokurator zawnioskował do sądu o aresztowanie dwóch podejrzanych w sprawie: Michała K., byłego prezesa RARS-u, oraz Pawła Esz, który współpracował z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Wówczas 22 sierpnia sąd uwzględnił wniosek prokuratora w zakresie Michała K., stosując tymczasowe aresztowanie na okres 90 dni. Kilka dni później prokurator wydał list gończy celem poszukiwania podejrzanego. Przez ten czas miałem bardzo wiele pytań na temat naszej wiedzy o poszukiwaniach, naszych kolejnych kroków. My rzeczywiście, prokurator prowadził intensywne czynności poszukiwawcze, natomiast na bieżąco tą wiedzą się nie dzieliliśmy, ponieważ w sposób oczywisty mogłoby to zaszkodzić tym czynnościom poszukiwawczym. W piątek prokurator zawnioskował do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz nakazu aresztowania wobec Michała K. Sąd ten wniosek uwzględnił i w dniu dzisiejszym Michał K. został zatrzymany w Londynie na podstawie nakazu aresztowania. W zakresie drugiego podejrzanego wyglądało to nieco inaczej. Sąd pierwotnie nie uwzględnił naszego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Prokurator na tą decyzję złożył zażalenie i również w dniu dzisiejszym sąd to zażalenie rozpoznał pozytywnie dla prokuratury i zastosował wobec Pawła Esz tymczasowe aresztowanie na okres 90 dni. To umożliwi prokuratorowi wszczęcie poszukiwań tego podejrzanego listem gończym, co powinno nastąpić jutro i pojutrze, i ewentualnie w przyszłości będą oczywiście rozważana będzie kwestia zastosowania innych środków o charakterze międzynarodowym. Niestety nie znam szczegółów technicznych, okoliczności tego zatrzymania. No, na pewno była tutaj współpraca między Polską a Wielką Brytanią, natomiast takich okoliczności technicznych nie znam. Też proszę mieć na uwadze, że to miało miejsce dosłownie niedawno, 2 godziny temu. Jest to świeża informacja. A kiedy zatrzymany może zostać przywieziony do Polski? Tutaj procedura oczywiście jest uzależniona, znaczy jest określona w prawie Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa. Mamy informację, że jutro może się odbyć posiedzenie w zakresie aresztowania, a więc posiedzenie, które zdecyduje o tym, czy w trakcie procesu ekstradycyjnego podejrzany Michał K. będzie aresztowany, czy nie. Tutaj niezależnie od tego rozstrzygnięcia jutrzejszego, ewentualnego rozstrzygnięcia jutrzejszego sądu, to będzie i tak będzie kontynuowane postępowanie dotyczące ekstradycji. Tutaj jest tylko kwestia, czy Michał K. będzie na wolności, czy też nie będzie na wolności. No to zależy już od władz sądowych Wielkiej Brytanii. Ta procedura wydania, a więc przekazania do Polski, jest bardziej czasochłonna niż procedura europejskiego nakazu aresztowania, a więc w ramach Unii Europejskiej. Oczywiście nie jestem tego w stanie określić, natomiast wiemy, że jest to procedura bardziej długotrwała, trwa dłużej, chociaż dalej jest to nieco uproszczona formuła ekstradycji. Mniej więcej, ile to może potrwać? Panie doktorze, naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, ale... Ale to jest bardziej kwestia dni, tygodni? Nie, to nie jest kwestia dni na pewno. Obawiam się, że to nie jest kwestia też tygodni. Jeżeli chodzi o list żelazny, na pewno nie wpłynęła do nas informacja o tym, aby obrońca lub podejrzany złożyli list żelazny. Dotyczy to zarówno podejrzanego Michała K., jak i Pawła Esz. Natomiast zastrzegam, że list żelazny jest procedurą przed sądem, a więc powinno się składać tego rodzaju wniosek do sądu i to sąd nas informuje. Do chwili obecnej nie mamy informacji, aby taki wniosek wpłynął w zakresie ani jednego z podejrzanych. Jeszcze jakby mógł pan przypomnieć zarzuty i czy Michałowi pan grozi coś za to, że mimo tego nakazu aresztowania opuścił Polskę? Nie, no, grozić w zakresie odpowiedzialności karnej, no nie grozi oczywiście nic.
tutaj jakby sankcją za to może być to, że może być to przesłanka, ewentualnie może być to podnoszone do tymczasowego aresztowania. No między innymi prokurator, wnioskując do Sądu Okręgowego w Warszawie w piątek o wydanie Eny i nakazu aresztowania, powoływał się na wywiad, którego udzielił Michał K., którym no, informował, że zamierza pozostawać poza granicami kraju do spełnienia jakichś tam warunków. No, to niewątpliwie zostało wykorzystane, bo ma to znaczenie procesowe, ale nie do odpowiedzialności karnej. Drugie pytanie? Jakbyśmy jeszcze raz mogli. Aha. Panie redaktor, my nie informujemy o szczegółach tych zarzutów z racji tego, że one nie zostały ogłoszone. Więc najpierw powinni je usłyszeć podejrzani. A ogólnie jest to zarzut brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzut przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.